Jeżeli chodzi o jakby funkcję terminala, ona się nam kojarzy z jedną funkcją tylko właśnie, czyli przyjmowaniem płatności bezgotówkowych realizowanych kartą, ale terminal to jest nasze połączenie ze światem cyfrowym i już dzisiaj na terminalu można zastosować prawie każdym albo nawet każdy można zastosować dodatkowe usługi, o których i klienci, a szczególnie przedsiębiorcy, którzy instalują, jeszcze nie wiedzą. Spotykamy się często w płatnościach walutowych i w kraju, i za granicą z zapytaniem, w jakiej walucie chcemy zapłacić. I nie wiemy po prostu, że to jest swoistego rodzaju mały kantor, który jest realizowany albo przez organizację płatniczą, albo przez bank. W związku z tym, jeżeli po prostu przedsiębiorca będzie odpowiednio kierował, do którego kantoru klient ma pójść, to za to może otrzymywać prowizję. Inną dodatkową usługą jest wypłata gotówki. Liczba bankomatów maleje z różnych powodów. Natomiast no, zakładamy, że gotówka jednak w obiegu będzie jeszcze jakiś czas i w związku z tym, że gdy zainstalujemy taką funkcjonalność na terminalu, że można, to się nazywa trochę żargonowo cashback, to możemy po prostu w ogóle zapłacić za podstawową usługę czy towar bezgotówkowo kartą, ale przy następnej czynności na tym samym terminalu możemy wziąć kilkaset czy kilkadziesiąt złotych gotówki. To nie jest koniec tych dodatkowych funkcjonalności, które można na terminalu zainstalować, dlatego że właśnie w tym kierunku idzie rozwój. Ta powszechność terminali, ona powinna być również upowszechnieniem po prostu tych dodatkowych usług i to też po prostu jest bardzo ważne przy ocenie, czy warto mieć terminal, czy nie. Ja odpowiem krótko, warto, dlatego że on już będzie dawał pewne korzyści, a w przyszłości jeszcze większe.